Witajcie na kanale Postapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden i jestem w Kaletach. Właśnie zakończyłem strzelanie w zawodach wiatrówkowych. Link do tego wydarzenia, w którym uczestniczyłem, wrzucę Wam oczywiście gdzieś tam na dole w opisie. Tak naprawdę znalazłem się tu za pośrednictwem jednego z widzów Tomka, który zobaczył nasz średnio merytoryczny materiał o wiatrówkach i odezwał się do mnie, że chciałbym postrzelać, czegoś się dowiedzieć o wiatrówkach, zobaczyć, czym się to je, wystartować w zawodach. Pojechałem do niego w piątek, dzisiaj jest niedziela. Oddałem parę strzałów, pokazał mi co i jak, trochę mi wytłumaczył, jak to działa. No i dzisiaj powiem Wam, na 80 punktów ustrzeliłem 45. Ja jestem zadowolony ze swojego wyniku. Zobaczcie mniej więcej, jak to wyglądało. Oczywiście wszystkie strzały nie są nagrane. Możesz nadawać. Nadawać. No karabinek AirArm Stakes 200 HC, kaliber 4,5 mm, luneta Lippers 3.12.40, zmodowany karabinek, dodana stopka, tu dodany jakiś taki delikatny poślizg, no i bebechy zmodyfikowane przez niejakiego Hogana i tyle. Aha, nie, no jeszcze dodany jest dociążnik lufy 300 gram. Tor, jakby powiedzieć, zamykamy w lewo i praktycznie do samego końca drugi, tam jest stanowisko numer 20. Dzielimy się na grupy, będziemy wywoływać, bo w związku z tym, że... To faktycznie jak tu, to stoi, nie? Bo to jest tylko dzwoni. Ja mam długopis gdzieś. Mam. Tak, pyk, środek i się składa, nie? Nagrywasz, jak śruty latają? Mhm. Super. I co, muszę słupka dotykać, czy nie? Poczekaj, słupka musisz dotykać czymś, czym chcesz. Nogą najlepiej, nie? Wykroczną. Oho. A z tego Blake'a miałem. I pierwszy to lepiej się przesunąć w tą stronę, a drugi to tak jak ten. Bo dobrze jest oprzeć sobie łokieć o kolano, nie? Możesz na stojaka zamienić. Właśnie. Ale jest jeden. Tu musisz pamiętać o tym oczywiście, żeby dotykać czymś palika, nie? Może na stojąco. No spróbuj może na stojąco, może ci będzie lepiej. Tylko pamiętaj o paliku, nie? A to nie jest wymuszona klęczak? No, na gorszą możesz zamienić. Możesz zamienić. Na gorszą możesz. Co za stojaka? Nie da się z klęczaka? Da się, zobaczysz. Jak? No tam jedną trafiłem. Ta gorsza, ale jest. Ta gorsza. No, no dobrze. Ktoś tam trafił coś? Gdzie? Ja na razie same jedynki. Powinno w zasadzie, teoretycznie powinno być bardzo ładnie. Powinno być dobry wynik dzisiaj. Bez wiatru. Jeden. Bez wiatru, bez tego, ale gwizdków nie ma. Dobrze. Kurde ty, no z tego Webley'a... O, kornik. To było chyba coś właśnie. Pamiętaj, że one są daleko, nie? No. No, da się. Da się, da się. Da się, da się. I palika muszę nogą dotykać, tak? Aha, a postaw sobie figurkę. Tam to stoi. Kornik. Kornik. Widzę.
Jeden. O, widzisz, pięknie. 34, 43 i ty 45. Możesz sobie zrobić, jak chcesz ten. Jak chcesz, żeby wiedzieli. Czyli nie byłem ostatni. Co się stało? Nie, nie, tylko patrzymy, który był Marcin, nie? No, no. Trzecie miejsce, Sroga. Sroga. Gratuluję. Uwaga, ciężki. Drugie miejsce, Wiktoria Węcel. Gratuluję. I pierwsze miejsce, Krzysztof Mateusz. Gratuluję. Chwila dla reporterów. Do środka, do środka. Złoty do środka. A to... HFT2. Puszka Adam, trzecie miejsce. Przybysz Andrzej, drugie miejsce. Na torze. A jest. I pierwsze miejsce, Mysak. Starszy. Wszyscy z medalami. Wszyscy z medalami, no. To za rodzina. I HFT1. Trzecie miejsce, Szymo Ryszard. Irina Wojciech. Dziękuję. I pierwsze miejsce, Grzegorz Andrzej. Ale tak mówię, że połączenie. Zapomnijcie o tym. Dobra. Wszystkim dziękuję za udział. Grzegorz, ile się jeszcze? Brawo. I zapraszamy na następne zawody we wrześniu. Tu w tym ośrodku będą z noclegami, z jedzeniem, jak ktoś oczywiście będzie chciał. Będą dwudniowe zawody. No nie. Okej, to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. I do zobaczenia na szlaku.